Dzień dobry, nazywam się Jacek Świąder. Witam Państwa po raz czwarty bądź piąty już w schowku na szczotki wydawnictwa Agora. Jestem tu po to, żeby opowiedzieć o kolejnym naszym pakiecie 3 za 33, czyli można kupić od wydawnictwa Agora 3 fajne reporterskie książki w cenie 33 zł. Sprawa dotyczy i e-booka, i książek w wydaniu papierowym. W przypadku papieru trzeba dopłacić za transport. Można to nabyć na kulturalnym sklepie, na Publio bądź na Allegro. W tym tygodniu wymyśliłem sobie, że spróbujemy sprzedać trzy książki reporterskie o Kościele. Pierwszą z nich jest Uzurpator, czyli pod tytuł Podwójne życie prorota Jankowskiego. Książkę napisała nieżyjąca już reporterka Bożena Aksamit i jej zawodowy partner Piotr Głuchowski, dwoje wnikliwych reporterów. Zaznaczę, że jest to całkiem gruba książka. Niech policzę. Ponad 700 stron. Cena okładkowa 54,99. Ja od tej książki się nie mogłem oderwać. Nie chodzi tylko o to, jaką osobistością był ksiądz Jankowski, urodzony w ubogiej rodzinie, w niemieckiej rodzinie, jako Heinrich. Jego ojciec zginął służąc w Wehrmachcie na froncie wschodnim. On nie miał za bardzo talentu do nauki, ale miał talent do organizacji, do kombinowania, do łączenia ludzi, zdobywania funduszy, zdobywania kontaktów. To mu się przydało, kiedy został księdzem, zbudował właściwie od podstaw parafię Świętej Brygidy, odbudował kościół. I z czasem niestety górę wzięło jego uwielbienie dla Mercedesów, luksusu, dla młodych chłopców. Był oskarżony już w XXI wieku o uwodzenie młodych chłopców, którzy spali u niego na plebanii bardzo często, ale też wyszło na jaw, że w latach 80. był agentem bezpieki, jako ten kapelan Solidarności, człowiek, którego talenty organizacyjne pomagały ściągać ogromną pomoc z zagranicy i uczciwie dzielić ją między potrzebujących, co całe transporty ubrań, leków, jedzenia były przeładowywane w parafii Świętej Brygidy. Jednocześnie Jankowski donosił na księży, na opozycję, przyczynił się do na przykład znalezienia kryjówki Bogdana Borusewicza i tak dalej. Wszystko to relacjonują Aksamit i Głuchowski. Mnie oczywiście najbardziej zainteresowały lata upadku księdza. Trzymająca w napięciu opowieść, lektura naprawdę na parę dłuższych wieczorów, polecam. Kolejną rzeczą w naszym zestawie na ten tydzień jest książka o Tadeuszu Rydzyku. Imperator, sekrety ojca Rydzyka. Jej współautorem również jest Piotr Głuchowski oraz śledzący polityczne dokonania i biznesowe dokonania Rydzyka Jacek Hołub z Torunia. Ta książka wyszła już parę lat temu w Agorze w 2013 bodajże, 10 wieki temu. W każdym razie ponowne wydanie tego dzieła z zeszłego roku zostało mocno uzupełnione pierwotnie. Autorzy mieli dopisać ze 4 rozdziały. Skończyło się na tym, że napisali właściwie drugie tyle i potrzebna była solidna selekcja materiału. To również jest wielka cegła. Rydzyk wydaje mi się kompletnym przeciwieństwem Jankowskiego, to znaczy w porównaniu z luksusami, w których się pławił Jankowski, Rydzyk mieszka w klasztornej celi, żyje bardzo skromnie, natomiast większość pieniędzy, które sobie zdobywa, pochodzi od państwa polskiego. Między innymi na geotermię słynną toruńską, czy na muzeum sławiące Polaków, którzy ratowali Żydów, z którego materiały pochodzą przede wszystkim z wywiadów, w których Polacy opowiadali o tym, jak to ratowali. Jest tam 40 tysięcy świadectw. Dla porównania działający w Izraelu Instytut Yad Vashem zgromadził około 7 czy 8 tysięcy takich świadectw ratowania, więc
są takie elementy w tej układance, w której coś nie gra. Nawet sam Jarosław Kaczyński bodaj kilkanaście lat temu sugerował wyraźnie, że działalność ojca Rydzyka nasuwa skojarzenia, że musi to być agentura rosyjska. Wszystko to, te rosnące wpływy polityczne człowieka, który kieruje radiostacją mającą 500 000 słuchaczy, wszystko to opisują reporterzy wyborczej w solidnej, grubej książce. Trzecią książką, reportażem kościelnym nie jest już biografia. Jest to zbiór reportaży jednego z moich faworytów, jak chodzi o redakcję magazynu Duży Format. Marcin Wójcik, poza tym, że się świetnie zna na rolnictwie, był też przez 7 lat dziennikarzem Gościa Niedzielnego i z dużą wrażliwością w książce Celibat, opowieści o miłości i pożądaniu, napisał o tym, jak polscy księża radzą sobie z celibatem. Niektórzy uważają, że wystarczy bezżeństwo, a co robią jako ludzie niezamężni, to już nie powinno interesować nikogo. Inni mają żony, dzieci, jeszcze inni bohaterowie tej książki są po prostu seminarzystami, którzy relacjonują kolejne lata w seminarium. Wyłania się z tej książki jakby cały system, który sprzyja temu i właściwie nie ma nic przeciwko temu, żeby księża prowadzili podwójne życie. Jednocześnie Wójcik bardzo uczciwie podchodzi do sprawy. On chce zrozumieć, chce wysłuchać, nie narzuca żadnych opinii. Właściwie z każdym bohaterem tej książki, z większością bohaterów tej książki, można by się zaprzyjaźnić i zrozumieć ich motywy. Są również bohaterki, na przykład wdowa po księdzu, jeśli można tak powiedzieć, której syn jest niezwykle podobny do księdza, jednocześnie Kościół od tych ludzi się odwrócił, od tych porzuconych przez księży, więc wydaje mi się, że to jest bardzo solidny materiał do tego, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa. Przy okazji można przeczytać dłuższy wywód o historii celibatu w Kościele przez stulecia, przez kolejne synody. Myślę, że Wójcik podchodzi do tego z dużą empatią, z dużym wyczuciem i naprawdę warto tę książkę przeczytać. Ani słowa za dużo, ani słowa za mało. Solidny materiał. Także polecam wszystkie te trzy książki. Myślę, że 33 zł to nie jest wygórowana cena. I mam nadzieję do usłyszenia przy okazji kolejnego promocyjnego pakietu Agory. Mówił Jacek Świąder.